I tak to jest, że w dzisiejszym poranku wnet wędrujemy tropem wielkopolskiego kuriera wnet. Jola Hajdasz wróciła do Sejmu, ale przy telefonie jest ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz. Szczęść Boże. Szczęść Boże, kłaniam się serdecznie. SMS-em zadałem księdzu profesorowi pytanie, czy ksiądz profesor oglądał film Tomasza Sekielskiego. Odpowiedź: oglądałem. Pytanie: no i co? No, pytanie jest bardzo zwięzłe. Odpowiedź nie wiem, czy może być taka zwięzła, bo przyznam się, że oczywiście pierwsza refleksja to jest refleksja, do którą trudno wyrazić w ogóle w słowach. Pierwsze odczucie to jest odczucie, które trudno wyrazić w słowach. To jest przerażenie, to jest ból, to jest poczucie no, wręcz fizycznego bólu, który i tak wiadomo, że nie ma się nijak do bólu i krzywdy, którą doznali ci ludzie, którzy są ofiarami czynów pedofilskich. Ale później po jakimś czasie no, przyszła druga warstwa refleksji związana z pytaniem, w jakim celu ten film został nakręcony. I tutaj ta refleksja no, z czasem zaczęła się uszczegóławiać, no bo pojawiły się po prostu pytania, czy chodzi w tym filmie o walkę z pedofilią, czy chodzi o walkę tylko z konkretną, bardzo wąską statystycznie grupą pedofilów, czyli tych właśnie w kościele, czy wreszcie chodzi o walkę z samym kościołem. I to są takie pytania, które no, w tej chwili pulsują we mnie obok oczywiście tych pierwszych doznań i tych pierwszych wrażeń, które no, są niezatarte i na pewno nie zostaną zatarte. Raz jeszcze podkreślam, że nie zmienia to, nic nie zmieni tego faktu porażającego przerażenia, bólu, oburzenia, no wręcz jakiegoś gniewu i agresji w stosunku do tych, którzy tych czynów się dopuścili. Ale później przechodzi pytanie, no po co właśnie to wszystko? Jaki jest cel tego przekazu? Zanim, czy to drugie pytanie, nie wiem, warto zadawać. Dziennikarz kręci film, dziennikarze zajmują się tym, co wzbudza, co jest pewną, co jest patologią, tak? To jest pewna misja dziennikarzy, więc tutaj zadawanie pytania, dalsze pytania na temat celu, to może prowadzić do nadinterpretacji i do zasłonięcia tego, o czym jest film, bo jeżeli zaczniemy mówić, że takie filmy powstają po to, żeby walczyć z Kościołem, to wtedy poddamy w wątpliwość sens kręcenia takich filmów, a tego nie możemy zrobić. Na pewno nie można podważyć tutaj tego aspektu pracy dziennikarskiej, o którym mówi pan redaktor, i ja tego nie podważam. Natomiast no, wydaje mi się, że zawsze w przypadku jakiejkolwiek demaskacji, jakiegokolwiek właśnie przekazu rodzi się pytanie, w jakim to jest celu. A te cele mogą być jednak zróżnicowane, bo ja rozumiem, że na przykład zasadniczym celem tego filmu jest powiedzmy stanięcie po stronie ofiar pokrzywdzonych, jest jednoznaczna walka z pedofilią, tym bardziej, że ta walka no, jest bezwzględnie potrzebna. W jednym z fragmentów tego filmu pada taki fragment wyznanie z jednej z ofiar, że ona była gwałcona, jeden mężczyzna był gwałcony mając 12 czy 14 lat i że to było no, pierwsze inicjacje seksualne w jego życiu. Zwróćmy uwagę, że to, o czym teraz często dyskutujemy, mianowicie edukacja, projekty edukacji seksualnej wprowadzane w szkołach i to wprowadzane w sposób prawny, publiczny, oficjalny, one obejmują masturbację dzieci w okresie o wiele wcześniejszym, przed 6 nawet rokiem życia. No więc jeżeli właśnie uświadamiamy sobie dramat 12-14-letniego człowieka, który został poddany właśnie takim działaniom upokarzającym, deprawującym go, niszczącym jego poczucie miłości, jego poczucie godności, to zastanówmy się, co się dzieje z dzieckiem 4, 5, 6-letnim. Więc ja jednoznacznie oczywiście staję po stronie tego, że jeżeli ten film służy demaskacji zjawiska pedofilii, jeżeli służy jednoznacznej walce z pedofilią, to całym sercem podpisuję się i wyrażam wdzięczność panom Sekielskim za montaż tego dokumentu. Ale z drugiej strony pojawiają się we mnie liczne wątpliwości związane nie tylko z przekazem, ale i z formą tego przekazu. Dlatego, że jeżeli, i to jest jedna z refleksji, która
no bardzo szybko, stosunkowo szybko napłynęła, mimo tego oburzenia i tego odurzenia wręcz grozą tego filmu, przyszła później dość szybko, przyszła na przykład taka myśl, dlaczego te zeznania dotyczące dotykania sfer intymnych, dotyczące no bardzo dramatycznych oczywiście zeznań, one są podawane na tle przestrzeni absolutnie sakralnych. I to mówiąc o przestrzeniach absolutnie sakralnych, mam na myśli nie tylko pokazywanie wnętrza kościoła, ale także no, takich elementów jak krucyfiks, jak twarz Chrystusa, jak obrazy Matki Bożej, jak wreszcie krzyż, jak wreszcie kielich i patena przygotowywane do sprawowania mszy świętej. Ja nie jestem specjalistą od przekazu podprogowego, ale wydaje mi się, że sugestia zawarta w tym filmie jest bardzo jednoznaczna. Po prostu przychodząc do kościoła otrzymujecie w pakiecie z jednej strony liturgię, szafarstwo sakramentów świętych i pedofilię. I to jest po prostu oferta, którą Kościół składa. Te czyny no, ohydne, przeraźliwe, one przerażające, one dokonywały się w przestrzeni niesakralnej. To nie zmienia, podkreślam, faktu grozy tych czynów. Ale to pokazuje, że no, trzeba po prostu patrzeć na kontekst tych zdarzeń, na grozę pedofilii jako grozę samą w sobie. Owszem, dodatkowo powiększoną przez to, że dokonywana ona była przez ludzi Kościoła, którzy w ten sposób zdradzali właśnie Kościół. Bo to jest rzecz niezwykle istotna, że Kościół jako jedyna instytucja ma zwarte normy absolutnie niegodzące się na używanie człowieka w przestrzeni seksualnej, potępiające w sposób radykalny pedofilię. I ci ludzie, realizując te czyny pedofilskie, nie realizowali misji Kościoła. Nie byli w zgodzie z Kościołem, oni radykalnie zdradzali, pluli po prostu na Kościół, na Chrystusa i na Ewangelię. To jest oczywiście dodatkowy element tego dramatu, ale chodzi mi po prostu o to, żeby rozdzielić bardzo konkretnie próbę takiego przekazu, że te zbrodnie pedofilskie, bo to są zbrodnie, bo to jest zabójstwo miłości w młodym człowieku, że te zbrodnie pedofilskie wypływają z Kościoła. One są po prostu radykalnym zaprzeczeniem doktryny Kościoła, jego misji, jego normalnej, standardowej, po prostu powiem, posługi. Jolanta Hajdasz jest w studiu, jest gościem Poranka Wnet i chce zadać pytanie. Zanim pytanie, to chcę jedną refleksję powiedzieć, że ja nie mam wątpliwości takich, z każdym dniem mam ich coraz mniej, może tak to będzie trafniejsze, że nie chodzi o walkę z pedofilią, tylko chodzi o walkę z Kościołem. Jeśli mamy oceniać odbiór społeczny, skutki społeczne publikacji tego filmu, tylko nie mów nikomu. Tylko tu nie mówimy o filmie, a o odbiorze. O odbiorze, dokładnie tak. Dlatego, że ja jestem w tej sytuacji, bym powiedziała, komfortowej bardziej niż ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, którego witam serdecznie, szczęść Boże, miło słyszeć. Szczęść Boże, kłaniam się pani doktor bardzo, bardzo serdecznie. Głos współpracownika naszego kuriera wnet. Jestem w tej właśnie lepszej sytuacji, bo ja nie oglądałam tego filmu. Absolutnie świadomie, dlatego że nie oglądam filmów na przykład pornograficznych, żeby być przeciwko pornografii. I po prostu ja zakładam, że to jest rewelacyjny, bardzo dobry film. Świetnie zmontowany, świetnie zrealizowany, z wątkami, które prowadzą widza tam, gdzie chce po prostu autor. Przekazuje to, co on mówi w tych po prostu filmach. Zakładam po prostu, że to jest tego typu film. Więc on działa bardzo podprogowo. Te wszystkie filmy, te wszystkie sceny, te wszystkie setki, te wszystkie wypowiedzi zostaną w głowie odbiorców. Dzisiaj one zostały już w głowie 12 milionów ludzi, którzy obejrzeli bardzo dobre narzędzie do pokazania, jak zły jest Kościół, jak zły potrafi być Kościół. Ja nie chcę iść do Kościoła na mszę i właśnie mieć tych skojarzeń, o których ksiądz profesor powiedział, czyli że uczestniczę we mszy świętej i mam przed oczami obraz księdza pedofila. To jest margines marginesu. Ale dlaczego mam wątpliwości co do czystych intencji Tomasza Sekielskiego? Pozwolę sobie je tutaj publicznie właśnie zasygnalizować. Po pierwsze, dlaczego w tym filmie nie ma mowy o tym, że księża, o których mowa, w większości byli współpracownikami służb bezpieczeństwa, że to są osoby,
osoby, które mają w jakiś sposób już wcześniej czymś innym złamane, że po prostu morale, i tak łatwo uwikłać ich w kolejne było problemy. Dlaczego nie mówi się o tym, że ofiary tych księży żądały od nich, przynajmniej część niektórzy, po prostu pieniędzy, odszkodowań. Niektóre sprawy miały nawet wydźwięk medialny, można do tego dotrzeć. Po prostu żądając pieniędzy. W ślad za tymi zmianami w ustawodawstwie za chwilę pójdą ogromne żądania roszczeń finansowych wobec całego Kościoła, które mogą doprowadzić po prostu Kościół w Polsce do bankructwa. Niejedno zgromadzenie będzie po prostu bankrutem. Musimy też to widzieć. I jeszcze nie da się po prostu właśnie społecznych skutków całej tej ogromnej wrzawy, którą na wiele miejsc po prostu rozpisano, zlikwidować. Wiele osób w Polsce, te miliony ludzi będzie przekonanych, jak nie wyślą dziecka na rekolekcję, nie wyślą dziecka nigdy na obóz ministrancki, na wycieczkę. Eliminujemy kolejną grupę ludzi z bycia wychowawcami, po prostu młodego pokolenia. W parafii, gdzie mieszkam, właśnie w tym roku po raz pierwszy od lat nie odbyło się zwykły wyjazd dla młodzieży w zimie na narty. Oni, tam zawsze grupa była po prostu ludzi, którzy to robili. Dzisiaj robi się taki ostracyzm, zupełnie niezwiązany ze sprawą. Musimy mieć tego świadomość. Jeżeli można, ja bardzo dziękuję za ten głos i pozwolę sobie tylko na takie trzy drobne, jedno usprawiedliwienie i dwie takie drobne uwagi. Myślę przede wszystkim tak, to nie chodzi mi w tej chwili o to, żeby się tutaj usprawiedliwiać, dlaczego ten film oglądałem. Nie oglądałem go z ciekawości, ale po prostu będąc proszony w niedzielę o nie tyle komentarz, ile po prostu wywiad na temat tego filmu, no uznałem, że muszę po prostu ten film zobaczyć, bo podzielam tutaj zdanie pani redaktor, że zasadniczo też no, pewnych rzeczy się nie ogląda, czy nie oglądam pewnych rzeczy, dlatego że no nie wszystko. Ja nie chcę po prostu być księże źle zrozumiana, ja absolutnie nie mam żadnych, że tak powiem, rad dla widzów, ani jakichś pretensji do nikogo, wręcz przeciwnie. Rozumiem. Każdy to jest normalny film, to jest film dokumentalny, to nie jest jakaś tandetna rozrywka. Ja mówię tylko o swoim osobistym odczuciu, nie wiem, charakterze. Po prostu boję się tego typu manipulacji, bo podświadomość potem płata nam takie figle, że nie wiemy kiedy przykleja nam się opinia. A wolałabym na bardziej po prostu nie na emocjonalnych przesłankach w tej sprawie po prostu opierać swoje zdanie. Tylko ja rozumiem to właśnie i podzielam całkowicie, jednocześnie no wyjaśniam tylko dlaczego sam ten film obejrzałem, ale jednocześnie to wyjaśnienie też służy temu, że po prostu rzeczywiście mówię o filmie, który faktycznie oglądałem od pierwszej do ostatniej minuty, choć nie ukrywam też i to podkreślam w różnych rozmowach, że z licznymi przerwami. Bo ciężar faktycznie tego filmu był taki, że wymagało to po prostu pewnego namysłu, pewnego zatrzymania się. Natomiast chcę jeszcze zwrócić uwagę na to, żebyśmy mieli świadomość, że te 12 milionów wejść na stronę tego filmu niekoniecznie musi oznaczać 12 milionów odbiorców. Ja sam właśnie przerywając i wchodząc na stronę tego filmu kilkakrotnie musiałem po prostu uruchamiać tę stronę, a więc to nie jest, nie miejmy też może takiego bardzo opresyjnego wrażenia, że to jest aż 12 milionów, chociaż to nie zmienia też w sposób jakiś znaczący tej refleksji, dlatego że tej refleksji, o której mówiła pani doktor, bo niezależnie od tego, czy to jest 12, czy to będzie 11,5 miliona, oczywiście skala emisji tego filmu jest bardzo rozległa i z tym się musimy liczyć. Ja mam też pewne takie zastrzeżenia, czy to jest film rzeczywiście, no powiedzmy warsztatowo, nawet nie jestem tu specjalistą, ale nie jestem też do końca przekonany, że to jest film do końca warsztatowo zgodny z zasadami dokumentu i pozbawiony pewnej takiej warstwy wyreżyserowanej. No zwłaszcza uderza mnie ostatnia scena, w której bohaterowie tego filmu udają się na poszukiwanie księdza kardynała Dziwisza po to, żeby z nim porozmawiać, dopytać się o rzekome zaniedbania Jana Pawła II w sprawach pedofilii.
To jest, tak powiedziałbym, porażające naiwnością, naiwnością scena wyreżyserowana, która, no, myślę, że może przemówić do pewnych ludzi o bardzo ograniczonym, przepraszam za określenie, ale o bardzo ograniczonym jakimś horyzoncie poznawczym w sprawach etykiety, w sprawach komunikacji, no bo przychodzenie do domu kardynała, do prywatnej rezydencji kardynała w godzinach czy porannych, czy wieczornych i dzwonek do drzwi na zasadzie: jest ksiądz Dziwisz, aha, nie ma księdza Dziwisza, będzie dzisiaj, nie będzie, aha, no widzisz, no nie ma po prostu możliwości przekazania mu informacji. I to są wszystko bardzo, Boże, ważne uwagi, ale meritum to jest problem Kościoła, sposób, w jaki Kościół powinien zareagować, a też, jak powiedział biskup Płocki bodajże, no to problem tak zwanej lawendowej mafii, czyli... biskup Milewski o tym bardzo wyraźnie mówił i to jest, oczywiście, to znaczy, po prostu ja powtarzam raz jeszcze, myślę, że musimy po prostu, w moim odczuciu, mimo wszystko musimy patrzeć na dwie płaszczyzny. Jedną płaszczyzną jest sam grzech pedofilii jako taki. I tutaj rzecz jasna, że mamy bardzo mocne powody do tego, żeby dokonać rachunku sumienia bardzo rzetelnego, bardzo porządnego, że tutaj nie ma absolutnie możliwości jakiegokolwiek usprawiedliwienia i trzeba podziękować, powiem to wprost, trzeba podziękować panom Sekielskim za ten wstrząs, który może być dla nas bardzo oczyszczający. To może być takie katarzis, które po prostu może posłużyć przy mądrym i odpowiednim nastawieniu do oczyszczenia Kościoła. W ramach tego samego problemu i tej samej płaszczyzny możemy mówić o problemie dyscypliny w Kościele, o problemie no właśnie konsekwentnego realizowania tych przepisów i norm, które w Kościele są. Bo trzeba po prostu powiedzieć, problemem nie jest brak przepisów, tylko problemem jest brak konsekwencji. Natomiast druga płaszczyzna, którą tutaj być może faktycznie rozbudowałem, dotyczy warstwy przekazu, właśnie przekazu i odbioru tego filmu w warstwie społecznej. Więc myślę, że te dwie warstwy są ze sobą na tyle ściśle powiązane, bo mówimy o jednym dokumencie, mówimy o jednym obrazie filmowym, i dlatego wydaje mi się, że trzeba je po prostu analizować integralnie. Natomiast zgadzam się oczywiście z tym i raz jeszcze to podkreślam, że zło tych czynów pedofilskich w Kościele, pewne sytuacje braku konsekwencji są tutaj porażające i po prostu są karygodne. Ale warto też zwrócić uwagę na to, że one są właśnie dlatego tym bardziej porażające i karygodne, że dokonują się właśnie w przestrzeni Kościoła, więc w przestrzeni instytucji, która dysponuje określonymi, bardzo jednoznacznymi normami i dysponuje po prostu bardzo jednoznaczną etyką, która stanowi właśnie kryterium oceny. I dlatego też raz jeszcze chcę podkreślić, mówimy o rzeczywistości w Kościele, która z jednej strony wykazuje patologie i grzechy, potworne grzechy ludzi Kościoła, ale z drugiej strony mówimy o instytucji Kościoła, która ma swoją bardzo czytelną doktrynę i bardzo czytelne też przepisy i normy prawne. Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, nie tylko biskup Płocka, ale mówił o tym właśnie lobby homoseksualnym w Kościele. Ono jest mocne? Jest wiedza na temat tego lobby homoseksualnego? Są głosy mówiące o tym, że to lobby jest bardzo mocne, że jest bardzo też, że stosunkowo jest rozległe. Przyznam się, że podzielam te opinie na zasadzie zaufania osobom, które takie opinie wypowiadają, natomiast nie miałem ani sposobności, ani możliwości, ani po prostu nie uczestniczyłem nigdy w jakichś bezpośrednich, że tak powiem, oglądach takiej sytuacji. Więc nie mam tutaj swojej wiedzy na ten temat, bazuję na wiedzy no właśnie takich osób, które są godne zaufania, jak ksiądz Isakowicz-Zalewski, czy ksiądz profesor Oko, i mówią o tym w sposób bardzo jednoznaczny. Jeszcze na jeden aspekt ksiądz profesor zwrócił uwagę, czyli na wychowanie zgodnie z doktryną LGBT+, wychowanie dzieci w szkołach i właściwie początek edukacji to jest edukacja przedszkolna, czyli można pokazać, bym powiedział, pewną nieścisłość
pewną niespójność tych obrazów, które są przekazywane w mediach lewicowych. Tak, bo właśnie myślę, że trzeba właśnie wykorzystać wręcz przekaz tego filmu, który mówi o krzywdzie ludzi deprawowanych przez czyny pedofilskie i odnieść to, że tak samo jak ubolewamy, czy w podobny sposób jak ubolewamy nad losem 12-latka gwałconego na plebanii czy w jakimś miejscu przez osobę duchowną, tak samo możemy wyrażać swój radykalny sprzeciw i protest i oburzenie w stosunku do dziecka 6-letniego, 8-letniego, które poddawane jest na przykład przymusowej masturbacji przez seks edukatora w ramach zajęć z edukacji seksualnej w przedszkolu czy szkole. To jest ten sam proceder, to jest ta sama krzywda, to jest to samo deprawowanie i okaleczanie człowieka. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 8. Dobrego dnia. Na zegarze godzina 8:56.